Więcej szczęścia niż rozumu ten mój brat miał. Wiadomo, płynie w nim bałucka krew, więc człowiek z Łodzi nie da sobie w kaszę dmuchać. I on się po prostu po ludzku wkurzył. Myślę, że każdy by się wkurzył na to, że ktoś pędzi po ulicy, na której jest 20 na godzinę i dodatkowo stanowi zagrożenie dla dziecka. Miał też taką nauczkę, że czasami po prostu warto niektóre rzeczy odpuszczać, bo naprawdę nie mu się nic nie stało. W sensie był pobity, ale goiło się na nim to wszystko świetnie, bo on też jest w świetnej formie psychicznej i fizycznej, więc pod tym kątem to było dobre. Ale super, że ma wszystkie zęby, wszystkie oczy, że nie ma urwanego ucha albo, nie wiem, jakichś innych obrażeń, które mogłyby stanowić faktyczne, takie realne zagrożenie długoterminowe. Bo umówmy się, otarty policzek czy podbite oko to się zgoi w tydzień, a wybite zęby albo problemy z oczami mogą trwać całe życie.